Radia Lublin. Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Szanowska na zegarach 8.15, a u nas w studiu gość Radia Lublin, pan Krzysztof Żuk, prezydent Lublina, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam. Wczoraj obradowała komisja wspólna rządu i samorządu terytorialnego. Wcześniej samorządowcy spotkali się z ministrem finansów i dyskutowano m.in. o reformie systemu finansowania samorządów. Panie prezydencie samorządy bardzo często narzekają na brak pieniędzy, już nas trochę do tego przyzwyczaiły, ale czy dzisiaj sytuacja jest na tyle trudna, czy to jest jakoś bardziej dotkliwe, że wymaga to reform i trzeba o tym trzeba to zmienić? Tak to prawda. Właśnie to, że zarzuca nam się. To narzekanie w, w powoduje, że uzyskaliśmy potężnego sojusznika, to jest najwyższą izbę kontroli, która przeprowadziła na bardzo dużej próbie analizę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego i ten raport, który już jest, choć jeszcze nie opublikowany, a prezentowany w ubiegłym tygodniu na konferencji w Najwyższej Izbie Kontroli, pokazuje, że tak naprawdę tracimy samodzielność finansową, czyli tę cechę, czy ten atrybut, który wpisany jest wprost w konstytucji, w wyniku tych zmian ustawowych, które wraz z tak zwanym polskim ładem wprowadzono. Inaczej mówiąc, następi, nastąpiła. Destabilizacja finansów publicznych wynikająca ze zmniejszania się udziału dochodów własnych w dochodach ogółem, a przecież wydatki się nie zmniejszają, tylko wręcz odwrotnie. E, prowizoryczne subwencjonowanie, tak jak to miało miejsce w ostatnich latach, czyli dorzucanie subwencji czy subwencji rozwojowej po to, żeby to rozliczyć w tych wydatkach bieżących czy w wydatkach inwestycyjnych nie rozwiązuje problemu. My nadal mamy niestabilną sytuację finansową i na Najlepszym przykładem, zwracałem na to ministrowi finansów uwagę w poniedziałek, to jest dzisiaj nasza bardzo skomplikowana relacja na rynku finansowym. No bo jeśli oceniamy wieloletnie prognozy finansowe jako Niewiarygodne, no to trudno się dziwić bankom, że każą nam robić dodatkowe analizy, pokazując, że będziemy w stanie spłacać zaciągany dług. A dług z kolei jest potrzebny do finansowania inwestycji, bo na to z kolei jeszcze nie ma środków z Funduszu Spójności czy z Krajowego Programu Odbudowy, no bo poprzedni rząd przez dwa lata w tym zakresie nic nie zrobił. Mamy trudną sytuację, to Uczciwie sobie nawzajem mówimy. Minister finansów, bo on to odnosi do swojego budżetu, a my, bo mamy zobowiązania wobec naszych mieszkańców i te inwestycyjne i te związane z wykonywaniem bieżących zadań, e, które musimy realizować, mimo e, mniejszych środków. Warto to zobrazować, że w wyniku tych zmian, które wprowadził rząd pis e, Lublin ma dochody na poziomie 2018 roku, a przecież od 2018 roku do 2023 te dochody i z u i CIT-u cały czas rosły. Natomiast cofnięto nas praktycznie o te kilka lat. No i stąd ta trudność w zrównoważeniu budżetu. Wśród tych proponowanych zmian jest taka propozycja, żeby wyliczać dochody samorządów ściśle związać je ze skalą wpływów podatkowych na danym terenie mają być też uwzględnione dochody z ryczałtu nie tylko z PITu i CIT-u, ale niektórzy mówią, że stwarza to ryzyko tego pogłębiania różnic, bo te samorządy, które są w tej chwili w lepszej sytuacji, bo nie wiem, mają na przykład duże zakłady, mają dużo dobrze prosperujące zakłady, bogaci będą jeszcze bardziej bogatsi, a biedni będą jeszcze bardziej biedni. Czy ten Wróci ten krytykowany model takiego rozwoju, który stawiał przede wszystkim na rozwój dużych ośrodków? Nie. Ten model, który Ministerstwo Finansów zaproponowało w poniedziałek, po dyskusji wcześniejszej jeszcze z nami, zakłada inne rozwiązania. Po pierwsze, ta baza dochodowa ma być wyliczona, ale mówimy tutaj o udziałach w PIT i w CIT, wyliczona od. Dochodów podatników, nie od podatku. Czyli ten nasz udział miałby być w dochodach podatnika, co oznacza, że będzie on niewrażliwy na te zmiany, które rząd może chcieć wprowadzać. W znaczeniu wyższa wolna kwota czy ulgi podatkowe. I to jest jakby rozwiązanie, które stabilizuje nam tę bazę dochodową. Druga kwestia to jest oczywiście wliczanie do tego również ryczałtu. No, na, na to uwagę, że ryczałt to są te same pieniądze, które wcześniej samorządy miały w ramach PIT-u. Tylko atrakcyjność ryczałtowej formy opodatkowania spowodowały, że bodajże z 11 czy 13 miliardów dzisiaj stanowi to dochód ponad 35 miliardowy, ale budżetu państwa, bo ustawa nie przewiduje ryczałtu jako dochód samorządów. Stąd my mówimy: oddajcie nam te środki te środki finansowe, które do tej pory w Picie mieliśmy. I nowy minister finansów podchodzi do tego systemowo, czyli mówi tak, dobrze, to zanim zrobimy te wszystkie ruchy ustabilizujemy to poprzez subwencje, ale wprowadźmy zmiany od 1 stycznia przyszłego roku takie, gdzie ten udział w Picie będzie uwzględniał również dochody z ryczałtu. O ile zwiększy to nam dochody, zobaczymy, bo te wyliczenia mają być wykonane, czy wszystkie symulacje mają być wykonane i przedstawione na początku marca. Dzisiaj wiemy również, że ta część, ten mechanizm korekcyjno-wyrównawczy będzie w, też oparty o inne zasady. To znaczy, każda, każda jednostka samorządu terytorialnego ma mieć wyliczone potrzeby finansowe związane z bieżącymi wydatkami, ale również i inwestycjami i dostosowane do tego środki po to żeby te wydatki zrealizować. Oczywiście Diabeł tkwi w szczegółach, czyli trzeba teraz poznać te wskaźniki, e, e, czy te determinanty, które będą powodowały, że samorządy, poszczególne samorządy będą dostawały takie, a nie inne dochody dla zrealizowania swoich wydatków, ale to jest podejście, które proponowaliśmy już od wielu lat. Dla nas ważna jest ta motywacyjna funkcja tych zmian, to znaczy wypracowywane większe dochody zostają w danej gminie i w związku czy w udziałem również w powiecie i w województwie samorządowym, dając możliwości finansowania inwestycji. I z drugiej strony one są przewidywalne, bo jakiekolwiek korekty po stronie rządu nie spowodują już zmian, bo to będzie udział w dochodzie podatnika. A zatem łatwo nam będzie budować te prognozy finansowe i powiedzieć, że za 5 lat spodziewamy się takich dochodów, no bo przyjdzie rząd, który na przykład dalsze ulgi wprowadzi, tak jak Polski Ład i nam odbierze, tak jak Lubinowi, 560 milionów złotych od 2020 roku. Tyle straciliśmy w wyniku regulacji Polskiego Ładu. A transfery wyrównawcze, bo będą takie gminy i takie miejsca, gdzie tych pieniędzy mimo wszystko będzie za mało i trzeba będzie jakoś wyrównywać te, te szanse i dawać, dawać, szan dawać szansę rozwoju. Dotychczas było Janosikowe, które się, jak rozumiem, nie do końca sprawdza. Czyli, czyli bogatsze jednym... samorządy zrzucały się na te biedniejsze. Odbieranie, tak, odbieranie jednym, dawanie, jednym dawanie drugim nigdy nie było popularne. Lublin w tym zakresie, można powiedzieć, miał neutralną pozycję. Ani nie otrzymywaliśmy, ani dużo nie dopłacaliśmy. Więc to akurat nas nie dotyczyło. Natomiast jest prawdą, że Janosikowe, te mechanizmy są już archaiczne. Dzisiaj propozycja ministra finansów ma być oparta na analizie Banku Światowego, który kilka lat temu został wykonany dla ministra finansów gdzie każdą jednostkę samorządu terytorialnego y Opisywano od strony tej, tego potencjału dochodowego, czy może inaczej. Można w wyniku tego algorytmu, który tam wtedy zaproponowano, porównać wydatki z dochodami i ocenić, jaka jest ta różnica, i albo zwiększać udziały w podatkach, PITCIT, albo poprzez subwencje przekazywać dodatkowe środki i coś w rodzaju takiego mechanizmu korekcyjnego również wprowadzić. Jeszcze raz podkreślam, że te symulacje nie zostały nam w poniedziałek udostępnione, bo one są ciągle jeszcze analizowane. Na następnym spotkaniu w ministru, u ministra finansów mamy poznać już całość tych systemowych rozwiązań, a na dziś oczekiwać będziemy i to ministrowi przekazałem, że przed... Jesiennym, trudnym dla nas okresem. E, oczekiwać będziemy dodatkowej korekty w budżecie państwa, po to, żeby przekazać nam e, e, coś, co można nazwać subwencją, e, czy subwencją rozwojową, a co wprowadzi do budżetu dodatkowe e, dochody. Będzie nam na czwarty, kwartał brakowało środków na wydatki bieżące i to mówimy o wszystkich jednostkach samorządu terytorialnego. E, więc jesteśmy w sytuacji, w której te rozmowy rozpoczęte dzisiaj muszą zakończyć się przed wakacjami, pracami legislacyjnymi. Będą dotyczyć przyszłego roku i będziemy wiedzieli, jak tworzyć budżety na jesieni, ale jednocześnie będziemy potrzebowali wsparcia na jesieni z budżetu państwa. Naszym gościem jest prezydent Lublina Krzysztof Żuk, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy na radiolublin.pl Panie prezydencie, czy ta planowana reforma zakłada także jakieś zmiany w sposobach finansowania, przekazywania środków na oświatę, bo samorządy wydają, bardzo dużo dokładają do oświaty. Ta subwencja nie wystarczała nigdy. Czy jest jakieś, jakieś, mają być zapisane mechanizmy, które by to zmieniły? Tak, tylko nie w tej chwili. Ta, te wydatki na oświaty muszą być zwiększone, co do tego to nikt nie ma wątpliwości, również i minister finansów. Ta różnica pomiędzy wydatkami, które realizujemy jako samorządy, a środkami zabezpieczanymi w subwencji oświatowej to jest 30 kilka miliardów złotych rocznie. Czyli taka jest luka. No i teraz, jeśli zwiększono te środki na subwencję oświatową, a przeznaczono więcej w budżecie państwa, to nie oznacza, to w tym roku, to nie oznacza, że ta luka zostaje zasypana. My dokładamy około 240 milionów złotych ze środków własnych. Czyli to są pieniądze, które powinny pójść na wydatki bieżące inne niż związane z oświatą, bądź na wydatki inwestycyjne, ale musimy dokładać, bo ta subwencja nie pokrywa nie pokrywa również i w kosztów związanych z wynagrodzeniami w oświacie. Stąd rozmawiamy o, o oczywiście zwiększaniu subwencji oświatowej, ale również o zbudowaniu tego standardu oświatowego. Coś, co jest niezwykle trudne, no bo opisanie go przepisami prawa oznacza zobowiązanie do budżetu państwa. Ale tak jak widzimy to w służbie zdrowia, tak samo i w oświacie, nie można mówić, że nie ma potrzeb dokonywania zmian. Są i to pilne, i to jest równoległa rozmowa, którą prowadzimy z ministrem finansów, bo tu partnerem musi być minister w, zajmujący się zadaniami oświatowymi. A czy pieniądze na podwyżki zapowiadane no. dla nauczycieli już są, będą? Była One, rozmowa o tym? Ona, to znaczy, my jesteśmy oczywiście odbiorcą tych środków. Te środki są zabezpieczone w budżecie państwa. To jakby problemu nie ma, podobnie jak i w budżecie państwa zabezpieczono 3,5 miliardową subwencję dla samorządów. No, w przeliczeniu na Lublin oznacza to, że otrzymamy w tym drugim przypadku około 29, prawie 30 milionów dodatkowo, będziemy to wprowadzali w najbliższych, na najbliższej sesji i oczywiście również wyższą subwencję oświatową, natomiast Umówmy się, że to jest na te pierwsze dwa kwartały. Ale nie na dłużej, ponieważ nasze ubytki z powodu zmian przepisów wynikających z polskiego ładu w tym roku, tylko te, które przypisa, przepiszemy do tego roku, będą znacznie ponad 100 milionów złotych. Czyli inaczej mówiąc, ta subwencja w budżecie państwa dla samorządów powinna być dużo, dużo większa. Mówiąc szczerze, sięgać do 20 miliardów, żebyśmy mogli pokryć ubytki wynikające z wprowadzonych przez PiS przepisów kilka lat temu. Te ubytki m, m, do, doświadczają właściwie wszystkie samorządy. Podobno w Warszawie straty sięgają, są liczone, szacowane na 11 miliardów złotych. Czy popiera pan apel kandydatki na prezydentkę Warszawy Magdaleny Biejat, aby wystąpić do rządu z żądaniem odszkodowania za te straty spodowane Polskim Ładem w polskich samorządach? Nie, bo to jest stanowisko czysto polityczne, a nie mające obocowania w prawie. Proszę zauważyć, rząd wprowadził reformę. Ta reforma zmieniła system finansowania samorządów i zdestabilizowała te dochody, ale ona została zrealizowana stosownie do umocowania, jakie rządowi dał parlament, a zatem stworzono sytuację groźną dla mieszkańców naszych miast czy, czy jednostek samorządu terytorialnego, no bo zabrakło w końcu tych środków na wydatki bieżące, ale zrobiono to z Otwartą przybicą. Ja premierowi Morawieckiemu trzykrotnie mówiłem, że jeśli nie doprowadzi do zmian tej polityki, to grozi nam wygaszenie aktywności inwestycyjnej. Ale. Polityka z, z wzięła górę. E, dla nas dzisiaj dopiero przyszedł czas e, rozmów, ustaleń e, i działań, e, żeby skorygować te błędne, e, no i mówiąc szczerze, szkodliwe dla wspólnot lokalnych i terytorialnych, ale również i dla państwa polskiego działań. Bo teraz jeszcze pamiętajmy o tym, że my swoją aktywnością, czy przedsiębiorcy aktywnością w naszych gminach, powiatach czy w województwach e, kreują e, dochody, Spitu, VAT-u, czyli jeśli e, doprowadzamy do tego wzrostu gospodarczego tu w Lublinie i tu w regionie, e, to budżet państwa z tego korzysta. Jeśli e, zawiesimy inwestycje, bo nie będziemy mieli jeszcze czego finansować, to budżet państwa będzie miał mniej dochodów. Jak będzie miał mniej dochodów, będzie miał mniejsze szanse wydatkowania środków. E, wszyscy jedzie, e, e, gramy do tej samej bramki, czyli inaczej mówiąc, i rządowi powinno zależeć na tym, żeby samorządy miały udział w stale rosnących dochodach i finansowały bieżące potrzeby i inwestycje. I nam zależy, żeby rządowi również udały się te zmiany, czy te reformy, czy te zmiany związane z finansowaniem sektora publicznego, które powodują, że każdy ma określoną pulę środków na swoje potrzeby. I też pamiętajmy, że ja to często powtarzam: samorządy przy tym modelu, który jest w konstytucji zapisany, dający im samodzielność, samodzielność finansowo, oczywiście oparte o zasadę pomocniczości, decentralizacji, ale samorządy można to sprowadzić do tego Realizują powinności państwa wobec obywatela w oświacie, w pomocy społecznej, w dziesiątkach innych obszarach zadań, które realizują. I te powinności. Wymagają właściwego modelu finansowania. Dobrze, że minister Domański to rozumie i staje się dla nas partnerem. A cieszę się, że potwierdzi to Najwyższa Izba Kontroli w publikowanym niedługo raporcie, który pokazuje, jak zdemolowano finanse publiczne samorządów. Politycy PiS zarzucają rządowi, że chce ograniczyć wsparcie dla samorządów hmm. na inwestycje i zlikwidować m.in. Fundusz Inwestycji Strategicznych. Podkreślają, że przez trzy lata działania tego programu do samorządów spłynęło ponad 100 miliardów złotych, czy te programy rekompensowały rzeczywiście straty, i czy szkoda panu tego programu, nie, jako nie, samorządowcowi? Nie jest szkoda, dlatego że ten program był absolutnie nietransparentny. Tak naprawdę nie wiadomo było, kto dostanie, na jakich zasadach, jakie są kryteria przyznawania tych środków. Myśmy kilkakrotnie odpadli w naborze środków, między innymi na tworzenie dużej strefy ekonomicznej, strefy ekonomicznej hajdów w Zadębie. Tam potrzeba 300 kilkudziesięciu milionów złotych, żeby uporządkować w sensie infrastrukturalnym ten obszar i dać szansę naszym przedsiębiorcom i tym, którzy przyjdą z zewnątrz inwestować. Lublin potrzebuje tego, ale nie otrzymaliśmy tego wsparcia, mimo dwukrotnie składanych środków. Jeśli program oparty byłby na transparentnych zasadach, to można powiedzieć, tak, to było narzędzie ważne, zwłaszcza dla tych gmin wiejskich, czy tych gmin, które potrzebowały prostych pieniędzy na prostą infrastrukturę, typu wodociągi, kanalizacja drogi. I część tych środków dla gmin wiejskich została alokowanych zgodnie z tą zasadą. Jest w tej chwili około 400 wniosków, bo ten program cały czas się realizuje. Natomiast ma nie być kontynuowany i zastąpiony innym rozwiązaniem. To jest też prawo rządu do tego, żeby starać się budować programy zasobne finansowo, środki finansowe, jednocześnie bardziej transparentne, lepiej rozwiązujące problemy wszystkich ale jest prawdą, że samorządy dzisiaj potrzebują kilkuset miliardów na infrastrukturę związaną z gospodarką odpadami, z e, w gospodarką wodno z oczyszczaniem czy z ochroną powietrza e, i te środki również powinny być dostępne w różnych programach rządowych, ale przede wszystkim powinny być dostępne w Funduszu Spójności i w Krajowym Programie Odbudowy, więc trzeba szybko uruchomić te dwa, uruchomić te dwa a, projekty. Panie Prezydencie, będzie się Pan ubiegał o kolejną kadencję w wyborach. Hmm. Czy te zmiany w programie wyborczym, hmm. w swoich obietnicach wyborczych, będzie już Pan uwzględniał? Hmm. Te pozytywne zmiany ewentualne w budżetach? Czy tak można my, my to już, planować? E, tak, i my to już robimy. Czekamy na przykład na środki z Krajowego Programu Odbudowy. Mamy dokumentację na rewitalizację błoni pod zamkiem to jest dwadzieścia kilka milionów złotych. Mamy przygotowaną dokumentację z pozwoleniami na rewitalizację parku Bronowickiego. Czyli mamy w, kończy się przygotowywać dokumentacja na w centrum sztuki dzieci i młodzieży, choć mamy wątpliwości, czy tu znajdziemy źródło finansowania, które będzie w znaczący sposób nas wspierało, ale czekamy oczywiście na, na te zasady. Dealokacji i tak dalej. Czyli część inwestycji mamy przygotowanych do szybkiej realizacji, część będziemy realizowali, jak będziemy wiedzieli, że w tych zakładkach programów adresowanych do nas będą źródła finansowania tych inwestycji. To, że następuje jakby takie Przegięcie w in, może to złe słowo, ale z, zmiana kierunków alokowania środków, to jest oczywiste. My tę twardą infrastrukturę i techniczną, i społeczną już w znacznym stopniu wybudowaliśmy. Nie oznacza to, że oczywiście nie będziemy kontynuowali, chociażby Unii Lubelskiej, trzeba rozebrać te dwa mosty i zbudować na to też na środki. Tutaj też czekamy, dokumentację mamy. Ale na pewno budowanie jakości życia oznacza, że trzeba sięgać po inne źródła finansowania. I zupełnie inne cele realizować. Mieszkańcy tego dzisiaj oczekują, więc chociażby zagospodarowanie Doliny Bystrzycy, ale również i budowanie tej jakości w przestrzeni, w tej mikroskali, czyli w dzielnicach, a bardziej w osiedlach. To jest dzisiaj między innymi jeden z głównych wniosków wypadający z naszych spotkań z radami dzielnic. Mamy te plany dla dzielnic przygotowane. W tym roku kierujemy ponad 20 milionów na takie drobne inwestycje, ale jakby koło się powinno kręcić coraz szybciej, czyli coraz więcej środków powinno być przekazywanych właśnie na te małe projekty i na porządkowanie miasta, dające jakość życia, wyższą jakość życia w większym stopniu niż ta infrastruktura duża, twarda, tak, czy, czy ta, którą, z którą kojarzą się inwestycje. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem był prezydent Lublina Krzysztof Żuk, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.